I'm going to say. Christmas Eve is coming soon. Now are you, dear old man? Whisper what you'll bring to me. Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj jest 6 grudnia. Wczoraj nie nagrywałam, ponieważ troszeczkę chciałam odpocząć i zająć się domem, także zrobiłam wielkie pranie i wielkie prasowanie. I nadal moje mieszkanie wygląda tak jak mieszkanie mamy sprzed 40 lat, bo wszędzie wiszą pieluchy tetrowe. Oczywiście dodam, że pieluch tetrowy się nie prasuje, wbrew temu, jakie jeszcze przekonanie gdzieś tam czasem może krążyć. No i dzisiaj jest 6 grudnia, czyli Mikołajki. Chciałam Wam od razu powiedzieć, że u nas prezentów nie będzie jako takich, no ponieważ sobie prezenty robimy regularnie od powiedzmy miesiąca, jak nie dłużej. I te prezenty obejmują głównie nasze dzieciątko, także co chwilę coś dokupujemy, to pieluszki, to ubranka, to jakieś sprzęty. No i po prostu stwierdziliśmy, że w tym roku jako takich prezentów na 6 nie będzie. Ale za to dzisiaj spotkała mnie bardzo przyjemna niespodzianka, ponieważ dopiero co wstałam około 7, napisała do mnie dziewczyna z jednej z grup, które obserwuję, i zaproponowała mi, że za darmo mi wyśle książkę, której poszukiwałam. Wczoraj zadałam pytanie na tej grupie, czy gdzieś można kupić pewną książkę dotyczącą opieki nad dzieckiem. No i okazało się, że ani nigdzie jej nie można kupić, ponieważ już nie jest w sprzedaży, nie wiem, czy nie ma do druku, ani nawet używanej nie można kupić. No i nikt nie chciał sprzedać swojej, a ona dzisiaj do mnie rano napisała, że ona mi ją za darmo wyśle, także bardzo się ucieszyłam. No i to było bardzo miły początek dnia, nie spodziewałam się zupełnie, że ktoś po prostu może obcej osobie chcieć taki prezent za darmo zrobić. No, a ja dzisiaj totalnie na luzie, w dresie, dalej będę zajmować się domem. Dzisiaj także będziemy robić większe zakupy, ponieważ w weekend przyjeżdża nasz kolega z Poznania, więc trzeba troszkę jakiegoś jedzenia mu przygotować i troszkę ogarnąć mieszkanko. No, także dzisiaj totalny dzień na luzie, dużo odpoczywania, trochę pracy. Mam nadzieję, że dzisiaj trochę poczytam książek, bo mam jeszcze kilka do przeczytania, a mój czas się jakby kurczy coraz bardziej, już niecałe 3 miesiące do pojawienia się dzieciątka. No, także co? Zapraszam Was do oglądania. Żeby nie było, że jestem gołosłowna, tak mi właśnie się suszą tetrowe pieluchy na sznurkach, oldschoolowo. No, to już taka ostatnia partia, już wszystko wybrane, myślę. Także jest dobrze. Ja sobie w międzyczasie jednocześnie czytam dwie książki o tematach, w tematyce około dziecięcej. Pierwsza to jest W głębi kontinuum, to już jestem w połowie. I zdecydowanie ją polecam. I na pewno znajdzie się w ulubieńcach, ale nie będę Wam jeszcze nic więcej na ten temat mówiła. Tylko powiem, że naprawdę warto. To jest taka książka psychologiczna, bardzo ciekawa. No i tu kolejna, rodzicielstwo, Księga Rodzicielstwa Bliskości. To też taki podstawowy podręcznik. No, także to też jest bardzo fajne. No i co? Niedługo Wam zrobię recenzję paru książek, które czytałam, no ale kupkę mam jeszcze dość dużą do przeczytania, więc myślę, że dopiero na sam koniec ciąży uda mi się wszystkie przeczytać i wtedy dam Wam znać, które są najlepsze, a których nie polecam. Dzisiaj już 6 grudnia, więc czas na Michaela Bublé i jego świąteczne piosenki. Ciekawa jestem, czy je znacie. Napiszcie w komentarzach, czy także ich słuchacie. A na kolejny posiłek, taki już lunch, około 13, sobie jem placuszki,
które są smażoną wersją owsianki. Właściwie jest tutaj w tym przepisie wszystko, co mogłoby się znaleźć w owciance. Oprócz tego są jeszcze jajka. No, czyli są płatki owsiane, trochę mleka ryżowego, trochę cynamonu, trochę kakao i zmiksowałam tam też banana i do tego dodałam startę na tarce dwa jabłka. No i takie sobie placuszki smażę na dosłownie odrobince oleju z kokosowego. No już się robią bąbelki, więc się biorę za przewracanie. A tak wyglądają gotowe placuszki. Oczywiście było ich jeszcze trochę więcej, ale już zjadłam trochę, jak smażyłam, bo byłam głodna. No, to jest taki duży, duży, największy talerz z IKEA. Powoli już czas rozpoczynać dekorowanie. Jak na razie mam gwiazdę betlejemską, bardzo piękną. Kupiłam ją w Carrefourze za 12 zł. Nie wiem, czy one jeszcze są, ale jeśli tak, to polecam. One tak wyglądają niepozornie, ale później się pięknie rozkładają. No, świąteczny obrusik, świeczki, serwetki. No i na tyle, na razie tyle wystarczy. Wpadam jeszcze na chwilę, żeby się z Wami pożegnać. Na mieście dzisiaj było bardzo dużo ludzi, bo dzisiaj w wielu miastach w Polsce były zapalane światełka i choinki na rynkach. Tak samo było i u nas. Ale na to wydarzenie żeśmy się nie wybierali, całe szczęście, bo pewnie byśmy większość czasu spędzili w korku. Ominęliśmy Stare Miasto i poszliśmy po prostu na zakupy. No, jest już godzina 20, czas na kolację i wspieranie się do spania. Także widzimy się jutro. Jutro już vlog będzie, mam nadzieję. Wczoraj nie nagrywałam, bo już nie dałam rady i nie miałam siły po prostu. A jutro vlog będzie. Tak więc jest dzisiaj 6, jutro będzie 7. Zobaczymy, co będzie dalej. No, to żegnam się z Wami. Jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i oczywiście zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. No, to trzymajcie się. Hej!